Dzień dobry, witam w galerii plakatu old24.com. Patrzymy na jeden z najbardziej spektakularnych i rzadkich poszukiwanych polskich plakatów filmowych. To oczywiście plakat do filmu Nocny Kowboj, zaprojektowany przez Waldemara Świeżego. Oczywiście mamy tutaj pierwodruk z roku 1973. Patrzymy centymetr po centymetrze na ten rzadki plakat. Stan jego oceniam na bardzo dobry minus. Tu widzimy delikatny, taki minimalny paseczek. No i jeszcze po prawej stronie, tu przy kapeluszu. Tutaj pokażę na dużym zbliżeniu. Delikatne, podklejone naddarcie. Natomiast generalnie w fotoramie plakat wygląda bardzo, bardzo ładnie. Cudowny okaz. Szczególnie jak patrzy się pod światło, to ta czerń wygląda bardzo ładnie. Rozmiar 82 na 59 cm. Nocny kowboj. Czyli film z tatą Angeliny Jolie, bo John Voight to ojciec Angeliny Jolie, w najlepszym możliwym projekcie Waldemara Świeżego. Za chwilę przyjrzymy się plecom tego rzadkiego plakatu. Tak, i patrzymy jeszcze na plecy tego wspaniałego plakatu. Tutaj zrobię duży zoom na podklejenie tego delikatnego nadarcia na kapeluszu, podklejenie filmoplastem. Pokazuję jeszcze centymetr po centymetrze tył plakatu. Tu również nastąpiło delikatne podklejenie filmoplastem. Stan bardzo dobry minus. Bardzo rzadki, piękny plakat. To galeria plakatu old24.com.